Film zrealizowano w przestronnym białym salonie. Przez duże okna wpada słoneczne światło. Na środku, na jasnym drewnianym parkiecie, rozłożona jest błękitna mata do jogi. Siedzi na niej kobieta w niebieskich leginsach i białym t-shircie z logo projektu Yoga w okularach. Z prawej strony, na tle kominka, na błękitnych kostkach do jogi, siedzi druga kobieta. Ma czarne spodnie dresowe i t-shirt promujący projekt. To instruktorka prowadząca zajęcia i opisująca w trakcie filmu poszczególne pozycje jogi. Jej wskazówki realizuje kobieta na błękitnej macie. Istotniejsze fragmenty pokazane są na zbliżeniach. Instruktorka podchodzi do ćwiczącej, pomagając jej w przyjęciu poprawnej pozycji. Na białej planszy logo projektu Yoga w okularach. Jest to kontur postaci siedzącej w asanie nakreślony grubą, pomarańczową linią. Na uśmiechniętej twarzy ma czarne okulary. Poniżej logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Inkubator Pomysłów i Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny. Na ekranie napis: Powitanie Słońca. Opis pozycji. Dzień dobry, zapraszamy na sekwencje asan, które będą wytłumaczone krok po kroku, tak żeby było wszystko jasne dla Was. Nie przejmujcie się, że mogę się gdzieś zaciąć albo będę się powtarzać. Będę się starała tak Wam opowiadać, żebyście wszystko zrozumiały i zrozumieli. Zaczynamy od asan, bo tak nazywamy te ćwiczenia, do powitania słońca. Będą one po kolei ustawione, a już w sekwencji, która będzie w oddzielnym filmie, będą one na samym początku, tak żebyście mogli i mogły sobie przećwiczyć krok po kroku, a potem zrobić sobie ciągiem całe powitanie słońca. Powitanie słońca jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych sekwencji w jodze, ale wcale nie najłatwiejsze. Przypominam i to będę przypominać przed każdymi czy ćwiczeniami, czy sekwencjami, żeby robić wszystko na swoje 70%, żeby nie siłować się ze swoim ciałem. To ma być przyjemne, to ma być dawać Tobie satysfakcję, to ma dawać Tobie przyjemność, bo joga nie jest celem, to jest droga, droga do. Po prostu rób tak, jak czujesz, podążaj za swoim ciałem, nie rób tego wbrew. Zaczniemy od pozycji, która jest pozycją góry. Także Dorota, proszę, żebyś wstała. Dorota jest jest osobą niewidomą, więc ona mnie nie widzi, więc nie myślę sobie, że ona wie, co robi, więc będę ją ustawić. Ustaw się tak, żebyś była przodem, tak, bo będziemy ustawiać. Stoimy z nogami wyprostowanymi. Pięty są lekko skierowane na zewnątrz. Nogi są wyprostowane, uda lekko zrotowane do wewnątrz, kolce biodrowe są lekko podciągnięte do góry. Uwaga na dolne żebra, bo one potrafią iść do przodu, więc kieruj je lekko do tyłu. Za to wyciągaj do góry mostek, czyli to miejsce, gdzie jest takie coś twarde z przodu, to wyciągamy w górę. Wyciągaj w górę też czubek głowy, ale nie zadzieraj przy tym brody, bo nie o to nam zależy. Łopatki skieruj w dół, a ręce oddal od tułowia. Wyobraź sobie, że to jest góra, a góra ma swoje zbocza gór i one są oddalone, tak żeby otworzyć lekko pachy. Palce u dłoni są aktywne. Dłonie nie są zgięte, tylko palce są aktywne. Ważne jest w tej pozycji, żeby utrzymać tą linię pionową i żeby stopy miały uczucie luzu, więc jednocześnie wyciągaj głowę w górę, czyli czubek głowy. Tak, możesz mieć przymknięte oczy, nawet lepiej, żeby poczuć równowagę. A kość ogonowa jest lekko podwijana i rozciągany kręgosłup jest w dół. Dobrze, to była pozycja góry. Przechodzimy do następnej pozycji, jaką jest skłon. Ustaw się bokiem. Przejdziemy teraz do pozycji skłonu w dwóch wariantach.
Dorota teraz jest ustawiona do ekranu bokiem. Jest w pozycji no, prawie góry, z tym, że stopy ma ustawione na szerokość bioder i tak jest lepiej niż stopy połączone. Łatwiej utrzymać równowagę. Żeby zrobić skłon, też podciągnij kolce biodrowe, łopatki skieruj w dół i wraz z wdechem unieś ręce w górę. Skieruj wnętrza dłoni do siebie. Stopy są ustawione tak, żeby duże palce u stóp były lekko skierowane do wewnątrz. Zewnętrzne krawędzie stóp są wtedy równoległe do siebie. Troszeczkę tutaj za bardzo. Tak jest teraz. Ok, Dorota dała za mocno pięty na zewnątrz. Nie dajemy za mocno, nie robimy kaczuchy, tylko chcemy, żeby zewnętrzne krawędzie stóp były do siebie równoległe. Możesz sobie kucnąć i sprawdzić, czy rzeczywiście jest ta równoległość zewnętrznych krawędzi. Ok. Poczuj, że skóra na brzuchu się rozciąga. Skieruj wnętrza dłoni do przodu. I zacznij zginać całe ciało w pół, kierując dłonie do przodu. Na chwilę zatrzymaj. Ciało jest ustawione pod kątem prostym. Czyli nogi są skierowane w dół, a tułów jest równoległy do podłogi. I przejdź teraz do pełnego skłonu. Puść całe ciało. I teraz, jeżeli sięgasz do podłogi, możesz podeprzeć sobie ręce na podłodze. Jeśli nie, możesz wykorzystać takie klocki, są specjalne do jogi. Ja tu Dorocie ustawię przed Dorotą. Klocki można ustawiać na różnych wysokościach. Jeśli nie masz klocków, zabiorę klocki Dorocie, możesz ułożyć dłonie od przodu na nogach. I w zależności od twojego rozciągnięcia ułożysz je na goleniach z przodu albo na udach do góry, bo możesz nie zrobić pełnego skłonu. I to jest pełen skłon, głowa jest ułożona czubkiem głowy do dołu, nogi wyprostowane. Na początku możesz mieć lekko ugięte nogi w kolanach. Uwaga, żeby kolana nie schodziły się do siebie, tylko żeby były ustawione, czyli nie robimy X-ów. I to jest wersja pierwsza skłonu. Druga wersja, oprzyj dłonie i tutaj albo na klockach, albo z przodu na nogach. Myślę, że najlepiej ułożyć z przodu na udach. Palcami skierowane do wewnątrz, łokcie skierowane są na zewnątrz. Czubek głowy wyciągnij do przodu i skieruj mostek do przodu. Zrób wklęsłe plecy. To nie jest tak, że wygną ci się plecy w łuk, tylko poczujesz przeprost w kręgosłupie, a tak naprawdę plecy będą po prostu wyprostowane. Nogi przy tej pozycji już są nogami prostymi w kolanach. Uda są lekko zrotowane do wewnątrz. Mocno stój na obu stopach i zwróć uwagę, czy stoisz bardziej na piętach, czy stoisz bardziej na palcach. Jeśli czujesz, że na piętach, to przesuń ciężar ciała tak, żeby on był wsparty na całych stopach. Czyli wspieramy się na piętach, na nasadzie palca dużego i najmniejszego. I to jest cała pozycja skłonu. Przejdziemy teraz do pozycji deski. Żeby przejść do pozycji deski, myślę, że najpierw Dorota uklęknij. Przejdziemy do klęku podpartego z nogami ustawionymi na szerokość bioder. Dłonie są ustawione dokładnie pod barkami i teraz ustawimy dłonie. I to ustawienie dłoni jest bardzo ważnym ustawieniem. Będę na to zwracać uwagę i sami i same zwracajcie na to uwagę. Układamy dłonie od zewnętrznej krawędzi do wewnętrznej, rozszerzając jak najbardziej palce u dłoni. To jest ważne, bo jeżeli tego nie zrobimy, będziemy bardziej opierać się na nadgarstkach niż na całych dłoniach. Ćwiczymy cały czas te rozszerzone palce przy każdej okazji, jak tylko dłonie zetkną się z matą. Układamy tak, żebyście czuli i czuły, że te dłonie są rzeczywiście dobrze dociśnięte do maty.
Jak wygląda pozycja deski? Deska, jak sama nazwa wskazuje, jest równa i płaska. Naszą deską jest całe ciało, od ramion aż po pięty. Czyli teraz z tej pozycji podporu prostujemy nogi do tyłu. Musisz przejść, Dorota, troszeczkę dłońmi do przodu. Na co zwracamy uwagę? Tułów jest w jednej linii. Ramiona, biodra, kolana i pięty stanowią jedną linię. Nie wisimy na ramionach, odpychamy się od dłoni. Uwaga na biodra. One nie mogą być za nisko. Zrób tak, Dorota, żeby było nie za nisko, ani nie za wysoko. One muszą być w jednej linii. Jeśli jest ci za ciężko w tej pozycji, ugnij nogi w kolanach i możesz zostać przez chwilę. Tak, i kolana są oparte. Możesz teraz dłonie dać bardziej do przodu. Okej, okay. I w ten sposób można też zrobić deskę, albo ją po prostu zrobić krócej. Dobrze, już opuść w kolana, usiądź na piętach. Przy pozycji deski uruchamiane jest bardzo dużo mięśni, w związku z tym ona jest bardzo energetyczna. Jeśli nie możesz długo ją robić, zrób chociaż na jeden oddech. To była pozycja deski. Kolejną pozycją jest pozycja bardzo popularna, psa z głową w dół. Jak wchodzimy do tej pozycji? Z pozycji klęku, w jakiej jest teraz Dorota, wysuwamy ręce do przodu, przechodząc do skłonu. Dłonie są na macie, jeszcze dalej, najdalej jak możesz. Dłonie są dobrze dociśnięte, czyli znowu od zewnątrz do wewnątrz dociskamy całe dłonie. Unosimy tułów, podwijamy palce u stóp i podnosimy kolana do góry. Tułów jest ułożony w trójkąt. Trójkąt, który ma początek na dłoniach, idzie do góry, biodra są w górze i schodzimy w dół, opieramy się na stopach. Stopy są na szerokość bioder. Nie musisz schodzić piętami w dół. Nogi możesz mieć na początku ugięte w kolanach, ugnij, Dorota, nogi. Odpychając się od dłoni, mocno skieruj kości pośladków w górę. To da nam tę przestrzeń, że plecy są wyprostowane. Przestrzenie między łopatkami rozszerzamy, czyli łopatki kierujemy na zewnątrz. Daje nam to bardzo dobre podparcie. I możesz tak zostać, nie musisz prostować nóg. Jeśli czujesz, że biodra są ok, możesz zacząć pchać uda do tyłu, do pełnego psa, a w kolejnych etapach opuszczać dłonie. Dobrze, ugnij nogi w kolanach, przejdź do siadu. Przejdziemy do kolejnej pozycji, jaką jest pozycja psa z głową w górze. To jest pozycja, która się opiera na dłoniach, czyli znowu musimy dobrze pamiętać o ułożeniu dłoni. Zaczniemy, myślę, że od podporu będzie łatwiej wejść do tej pozycji. Musisz bardziej z przodu. Jesteśmy w podporze na czterech punktach i Dorota podpiera się na dłoniach. Dłonie są pod ramionami, kolana są pod biodrami, kolana są na szerokość bioder. Dłonie są na szerokość ramion albo ciut szerzej, tak żeby można było zmieścić całą klatkę piersiową schodząc w dół. I kierujemy teraz biodra do przodu i w dół. Umieszczając klatkę piersiową między ramionami. I na początek oprzyj kolana, Dorota, na macie. To jest ta początkowa wersja. Żeby nie opierać się tylko na rękach, jak oparte są kolana, to daje nam to troszeczkę lżejszą pozycję. Można tutaj wyciągnąć brodę w górę, odpychaj się od dłoni mocno, wyciągaj mostek w górę i pozwól, żeby w kręgosłup w odcinku lędźwiowym opadał w dół, żeby nie trzymać tego w odcinku lędźwiowym. I jak już dla ciebie jest to ok, możesz unieść kolana, a możesz mieć kolana w górze. I wychodzimy opuszczając kolana i przechodząc do siedzenia na piętach.
Kolejną pozycją, która będzie też w powitaniu słońca, jest pozycja wojownika, którą to pozycję wojownika robimy przechodząc z psa z głową w dół. Myślę, że tu nie będziemy robić tego przejścia, tylko pokażemy od razu, jak wygląda pozycja wojownika. Ustaw się, Dorota, tu z przodu maty i wstań pozycji góry. Naszą pozycją wyjściową jest pozycja góry, czyli mamy ustawione stopy na szerokość bioder. Umieść dłonie na biodrach i daj prawą nogę do tyłu. Dajemy duży krok do tyłu. Z tyłu stopę można oprzeć dwojako. Myślę, że najlepiej tutaj będzie oprzeć ją na palcach. Pięta jest skierowana do tyłu. Jeśli czujesz, że się chwiejesz, co ma miejsce właśnie w tym momencie, to daj nogę, która jest z przodu, bardziej do boku. Czyli jeżeli to jest lewa, daj w lewą stronę. Jeśli to jest prawa, daj prawą nogę w prawą stronę. Biodra skieruj tak, żeby były równoległe do krótszej krawędzi maty. Czyli jeżeli masz lewe kolano z przodu, prawe biodro dajesz do przodu. Jeszcze bardziej. I możesz jeszcze bardziej lewą stopę dać w lewą stronę. Poczuj, że ta pozycja jest pozycją równoważną i możesz się chwiać, ale dążysz do tego, żeby było to w miarę wygodne. Można puścić biodra, zejść jeszcze niżej, nie obawiaj się tego, bo im niżej, to wbrew pozorom nie jest trudniej, tylko łatwiej. Możesz zostać w ten sposób z rękoma ustawionymi na biodrach, a możesz dać łokcie do tyłu, bardziej wypchnąć mostek w górę. A możesz do tej pozycji unieść ręce do góry. Ręce są ustawione wnętrzami do siebie, można dłonie połączyć. I to jest wszystko w pozycji wojownika, czyli schodzimy tutaj biodrami. Jak wychodzimy, możemy wyjść do psa z głową w dół i myślę, że teraz będzie to najlepsze. Opuszczamy dłonie. Nogę z przodu dajemy do tyłu, przechodzimy do psa z głową w dół, uginamy nogi w kolanach i siadamy na piętach. I to są wszystkie elementy całej sekwencji powitania słońca. Zapraszam do powtarzania. Będzie też oddzielny filmik całego powitania słońca i całej sekwencji. Bardzo dziękujemy. Namaste. Instruktorka, wypowiadając słowo namaste, uśmiecha się i patrzy w kamerę. Żegnając się z widzami, w pozycji siedzącej, wykonuje gest zwany mudrą. Złącza dłonie jak do modlitwy, trzyma je na poziomie tułowia i lekko się kłania. Ekran ciemnieje. Na białej planszy pojawia się logotyp fundacji Vis Major. To litery V i M w alfabecie Braille'a. Poniżej dane kontaktowe.